Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym naszym drapingu. Co my tu mamy? Co prawda mamy jedną zdrapeczkę, ale za to super zdrapeczkę, no bo super linię. Dlaczego jedna? No wiemy, że ją będziemy drapać dosyć długo, to nie będzie jakiś taki szybki draping, ale mam nadzieję, że to będzie draping pełen wrażeń, no i mam nadzieję też, że z jakąś fajną wygraną. Kiedyś udało nam się wygrać właśnie w tej zdrapeczce 75 zł, no to jak na 5 zł wydane, 75 zł wygrane, to był naprawdę piękny wtedy plusik. Mam nadzieję, że dzisiaj powtórzymy ten wynik, a może nawet będzie jeszcze lepszy. No co, zasady oczywiście znamy, mamy tutaj twoje symbole, tu musimy znaleźć linię, jak będziemy mieli zdrapaną całą linię, no to przypisaną kwotę oczywiście wygrywamy, wszystko wiemy, znamy, więc możemy śmiało przejść do dzisiejszego drapingu, ale zanim jeszcze tego zaczniemy, to ja serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia na dole czerwonego przycisku subskrypcji, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków zdrapkowych, jak i gier komputerowych. Co jakiś czas staram się też grać w gry komputerowe. Właśnie ogrywamy grę przygodówkową Syberię, do której serdecznie wszystkich zapraszam, nawet nie jakichś specjalnie fanów gier komputerowych. Myślę, że naprawdę akurat ta gra przypasuje, no może większości, nie powiem każdemu, bo gusta są różne, ale myślę, że większości już tak, ale teraz przechodzimy do drapingu. Jeszcze tylko jak mogę prosić, łapeczka w górę i komentarz i jedziemy. Jedziemy, jedziemy z tym koksem. Po wygrane, po wygrane. I co my tu mamy? Dzwon, słuchajcie. Szukamy tego dzwona. Nie ma, niestety. Pusty symbol. No dobra, nie zrażamy się. To dopiero pierwszy symbol. Okulary. A czy okulary gdzieś tutaj są? No mam nadzieję, że je znajdziemy. No są, słuchajcie, są. Co prawda tutaj jeszcze brakuje tęczy, leżaka i podkowy do naszej wygranej. Ale może nam się uda. Może nam się jeszcze uda właśnie tą linię wydrapać. Ale więcej okularów nie widzę. Więc bierzemy się za kolejne. I tutaj mamy diamenty, słuchajcie. Diamenty często tutaj w zdrapkach lotto wróżą wygraną. Mam nadzieję, że i dzisiaj tak będzie. Tutaj mamy diamencik, jeszcze serce, arbuz i krab. I więcej tych diamentów tutaj nie widzę, więc bierzemy się za kolejny symbol. Lody, słuchajcie, lody. O, już niestety o lodach musimy powoli zapominać, tak? Już idzie zima, ale jeszcze wróci sezon na te słodkie przysmaki, ale na razie podrapiemy je w zdrapeczkach. O, czyżby już nie było? No, no już nie okres, to i w zdrapce nie występuje. No dobrze, jedziemy dalej. Cytryna. Cytrynka, czy gdzieś mamy tutaj cytrynę? Jeszcze popcorn, biedronka, arbuz. No niestety jeszcze nie mamy specjalnie za co trzymać kciuki, ale myślę, że to się niedługo odmieni i już będziemy mieli taką sytuację, że będziemy polować na przykład jakiś jeden, a może na dwa symbole. Jedźmy dalej. Kwiatek. Kwiat. Nie ma. Oj, coś dużo pustych symboli nam tutaj dają. Ale jest leżak. O, leżak kojarzę, więc na pewno jest. Pytanie, ile razy on się nam tutaj pokaże. O, chociażby patrzcie, na samym początku pierwszy symbol, tak? Mamy leżak. Klucz, moneta jeszcze jest potrzebna. No i proszę, i do tych okularów, tak? Też tutaj był leżak, więc jeszcze tęcza i podkowa. I tutaj mamy też leżak. I kolejne to serce. No to ja serce, to ja dla was oczywiście, kochani widzowie, tutaj przesyłam za to, że jesteście, tak, że mnie oglądacie, że mnie wspieracie, tak pocieszacie, jak są pustaki. Cieszycie się, gratulujecie, jak jest wygrana. No, subskrybujecie kanał, dajecie łapeczki w górę. To jest naprawdę miłe.
wielkie, naprawdę wielkie serce, wielkie dzięki za to. Dobra, jedno serce mamy w zdrapce, jedziemy dalej. Popcorn. Popcorn jest w tym miejscu. Tutaj mamy też popcorn. I to. Dobra, więcej popcornu nie widzę, więc bierzemy się za kolejny symbol. Podkowa. Podkowa jest tu. Patrzcie, to jest ten pierwszy, co z okularami, co jeszcze... Przecież chwilę temu mówiłem, tak, że jeszcze tylko tęcza, leżak, podkowa. No już tylko została nam tęcza, słuchajcie. Jeszcze tylko jedna tęcza, więc już śmiało mamy za co trzymać kciuki. Właśnie za tęczę, tak, a będziemy mieli tutaj tą wygraną. Ale na razie skupmy się, żeby wydrapać resztę podkowy. Tutaj, w tym miejscu. Tu i nigdzie więcej już tej podkowy nie widać. Więc jedziemy dalej. Księżyc. Oj, nie ma księżyca. Niestety nie zawitał tutaj. A czy balony są? No już sprawdzamy. Są, jak najbardziej są tutaj balony. Ale mało co nam dają, no bo tutaj jeszcze tęcza i arbus, tak? Nas blokuje. I rozglądam się, więcej balonów nie widzę. Patrzcie, tu jest jeszcze serce, przeoczyłem. No to znacie mnie doskonale. Nie byłoby drapingu, tak, żebym ja czegoś nie przeoczył, ale na szczęście zawsze potem znajdujemy te tutaj symbole, które mi się niestety przeoczą. No dobra, jedziemy dalej. Jest korona, słuchajcie, korona dla króla. Tutaj mamy koronę. Albo dla królowej. Tutaj jest też korona. I chyba to by było na tyle tych jakże pięknych nakryć głowy. Kości. Kości gdzieś widziałem, ale raczej wygranej nam nie dadzą. Tutaj są kości. Tutaj proszę, jeszcze moneta. Tak śmiało też możemy trzymać kciuki za monetę. Moneta też da nam tutaj pewną wygraną. A czy gdzieś jeszcze są kości? Chyba już nie. Chyba już więcej niestety nie spotkamy tych kości. Przynajmniej nie dziś. Krab. Tutaj mamy dwa kraby. Proszę, jak się ładnie trafiło. No i jeszcze arbus. I będzie też tutaj wygrana. Krab jest też w tym miejscu. O, i tutaj jest też krab. No i mamy teraz symbol, słuchajcie, tego słynnego supermarketu, czyli Biedronki. No i gdzie ta Biedronka jest? No jest chociażby tutaj na przykład, ale blokuje nas jeszcze wiatrak. Tutaj też jest, blokuje nas moneta. No moneta jak najbardziej byłaby bardzo wspaniałym symbolem dla nas, bo udałyby nam dwie wygrane, tak? Więc śmiało, mocno te kciuki możemy zaciskać, żeby ta moneta tutaj nam wpadła. Ale na razie skupmy się jeszcze na tych Biedronkach. Bo Biedronka jest jeszcze tutaj i tutaj. No, arbus też dałby nam dwie wygrane. I tu jest jeszcze Biedronka. I więcej Biedronki nie widzę. Gwiazda. Gwiazdy nie kojarzę, chyba nie ma. No nie ma niestety, ale tu widzę, że są jeszcze kości, ale one nic nam nie dają. Dobra, co mamy dalej? Słońce. Słońce na pewno występuje, ale chyba też nie da nam niestety wygranej. Chociażby tutaj na przykład występuje, ale rower nas blokuje. Tutaj, a tutaj to jeszcze i arbus, i wiatrak nas blokuje. No jedziemy, jeszcze cztery symbole nam zostały. Klucz.
Klucz jest u samej góry, ale jeszcze moneta. No moneta dałaby nam 3 wygrane, słuchajcie. To byłby hit. To byłby dopiero hit. Jeden symbol i 3 wygrane od razu w kieszeni. No dobrze, ale na razie zajmijmy się kluczem do kasy. Nie widać. Raczej więcej kluczy nie ma. Bierzemy się za kolejny symbol. Klapki. Oj, to będzie pusty symbol. To byśmy chyba raczej klapki zauważyli. Ale przelecimy sobie. No, niestety klapek nie ma. Przedostatni symbol. Czapka. Czapka występuje, ale jest chyba tylko jedna. I ona dokładnie tutaj. I ona niestety wygranej nam nie daje. No to co? Ostatni symbol. No, rzadko się zdarza, że w ostatnim symbolu tutaj dają nam wygrane. Ale czemu by nie? Przecież jest taka możliwość. Może właśnie dzisiaj tak będzie. No to co? To ja Was serdecznie poproszę. Łapeczka w górę, łapeczka zaciśnięta w kciuku i co my tu mamy za symbol? Oj, aż mi ucieka. I mamy piłkę. No piłka niestety, stety występuje, ale niestety nie da nam wygranej. Ale sprawdźmy to sobie oczywiście dla pewności. Tutaj jest piłka, nie mamy rolek. Tutaj jest piłka, nie mamy arbuza. I tutaj jest też piłka, ale nie mamy tęczy. Sprawdźmy sobie dla pewności, czy czegoś nie pomyliliśmy. Czy ja czegoś nie pomyliłem? Monety niestety nie było. Wiatraka również zabrakło. Arbuza nie ma. Tęczy również. Rolek no nie ma. A szkoda. Arbuza już patrzyliśmy. Wszystko tęcze również patrzyliśmy. Niestety nie ma. A co by było, gdyby na przykład tak na chybi trafił? Byśmy mieli, słuchajcie, tutaj ten rower i byśmy mieli tą linię. Sprawdźmy sobie, tak, dla sportu. 5 zł, 5-złotowy zwrocik i komu by to przeszkadzało, powiedzcie, komu by to przeszkadzało? Lotto by nie zbiedniało, a my byśmy mieli pełno radości, tak? Ale i tak było pełno radości, bo mogliśmy się spotkać, pożartować, pośmiać się wirtualnie, ale mimo wszystko spotkać się, pobyć chwilę tego wtorku, słuchajcie, razem. Mi było bardzo miło. Mam nadzieję, że Wam również. Jeżeli odcinek się Wam podobał, mimo iż mamy pustaka, no bo co tu za króciutkie podsumowanie. Drapeczka za 5 zł, super linie. Drapeczka z numerkiem 39. Niestety okazała się pustakiem, tak? No i tak się zdarza. Na 5 zł wkładu mamy 0, okrągłe 0. Ale myślę, że w kolejnych drapingach będzie lepiej, na które Was serdecznie oczywiście zapraszam. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zostawicie subskrypcję na kanale, łapeczkę w górę, jakiś komentarz. No i co mogę jeszcze więcej dodać? Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!